Witajcie, dzisiaj wam pokażę, jak wymienić w Magnumie wentylator. Trzeba mieć nowy wentylator. Ściągamy tą gumową osłonę, co leży na dole. Odkręcamy 4 śruby 8 mm w tył i dwie z drugiej strony. Odłączamy wtyczkę raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. 4, wentylator 5. No i później mamy 4 tutaj śruby na klucz 8. Wkręty to już są. No i wykręcamy to teraz. Aha, jeszcze wtyczka od power plantu tego tutaj, ta duża. No i unosimy tak siedzenie. Bardzo jest trudne dojście do tych śrub 4 tutaj, szczególnie te dwie wewnętrzne. Ja wsadziłem tutaj papier. Przy montażu też go włóżcie, bo jak wam tam wpadną te wkręty, to c'est la vie. Dostęp jest bardzo ciężki tutaj. Dobrze, że zrobili nacięcia na śrubokręt płaski. Bo kluczem by wykręcał to 2 dni, jest tylko jeden przeskok. Dojście bardzo trudne. No i wyciągamy wentylator. Trzeba wyciągnąć jest tą jednostkę CPU tutaj, albo siedzenie wyciągnąć, wybierajcie. Ja będę wykręcał tą jednostkę CPU. Jedna śrubka to jest i zaraz wracam. Po wyjęciu CPU spróbujemy teraz. Ładnie wyszedł. On ma tu na dole korytka. I tu się blokuje, dajemy tylko te 4 wkręty tu. Następną rzeczą, jaką trzeba zrobić, to odkurzyć tu ten cały syf i dopiero będziemy montować. Chyba że chcecie jeździć w syfie, bo ja nie. Ale słonecznika dużo. Odkurzamy całą kabinę. Całutką kabinę trzeba odkurzyć. Ładnie odkurzone jest. Teraz można montować wentylator. Wkładamy wentylator. Lecimy z koksem. Wkładamy fana.
te zatrzaski na dole wejść. I tutaj trzeba tymczasowo wsadzić. Dobra, cztery wkręty mam już zamontowany wentylator. Teraz in. Motorola 68060. Bez wyciągania tego CPU musicie siedzenie wyciągać albo to zdemontować. Dobra, tutaj mamy już wszystko pięknie. Zamykamy siedzenie. Cztery śruby siedzenia montujemy. Przykręcamy siedzenie czteroma śrubami i mission complete. No i jeszcze te wtyczki. I zaraz zobaczymy, czy wentylator ruszy. Podłączamy armrest, czyli podłokietnik. Siedzenie. O. Wszystko mamy podpięte. Sprawdzamy, czy działa wentylator. Ładnie. Wszystko działa, jedziemy orać. Igła. Blowing. Not blowing. Blowing in the wind. Jedziemy orać.